Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i w dzisiejszym odcinku, gdyż mam dla Was kilka informacji, to jeszcze porozmawiamy sobie na jeden konkretny temat. Gdyż troszkę postanowiłem, że zmienię format tego, jak prowadzę odcinki z Margonem i będziemy sobie ustalać na początku jakiś temat i będziemy na jego temat rozmawiać. Niemniej jednak, zanim zaczniemy, to chciałbym Was poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie w środę pojawił się odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli z, uwaga, Minecrafta. To jest seria Survival, jak na razie wleciał tylko pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku było bardzo dużo budowania, większość na zasadzie timelapsa. Na tym save'ie, w sumie na tym świecie, również powstał już w tym momencie, jak Wam to nagrywam, w tym momencie jak to oglądacie, powstał już serwer. Serwer, na który możecie się dostać oczywiście, niemniej jednak potrzebujecie wejść sobie na naszego Discorda i tam przejść później weryfikację, gdyż serwer jest typowo vanilla, czyli nie ma tam żadnych modów typu Hunger Games, czy nie ma żadnych zabezpieczeń typu Anti-Grief czy coś, chociaż myślę, że to wrzucę akurat, gdzie właśnie będę szukał i będę wrzucał tam osoby, które naprawdę są dosyć ogarnięte i będą chciały z nami sobie po prostu pograć w normalny sposób, bez jakiegoś, że tak powiem, w cudzysłowie, odwalania. Dlatego wszystkich chętnych zapraszam na Discorda, ja tam za niedługo zrobię kanał i wszelkie zasady dotyczące właśnie ewentualnego dołączenia na Minecrafta, na nasz serwer. A wszystkich również zainteresowanych samą serią zapraszam też na poprzedni odcinek. Poprzedni odcinek był jeszcze single player, a następny, czyli środowy, przyszły, będzie już z serwera, na którym będziemy albo grali razem, albo będę grał sam i przy okazji Was jeszcze po nim oprowadzę. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, słuchajcie, tematem przewodnim będzie, myślę, że zarabianie. Zarabianie w sumie w Margonem. Możecie to traktować jako delikatne nawiązanie do poprzedniego poradnika mojego, już delikatnie przestarzałego, ewentualnie jeszcze jako takie dopowiedzenie lub nawet delikatne aktualizacje. Oczywiście poradnik będzie zaktualizowany, niemniej jednak nie wiem kiedy. Mam troszkę roboty w sumie z tym, jeszcze pracuję nad tym poradnikiem o profesjach, także zobaczymy, kiedy się zarabianie tam pojawi w przyszłości. No dobra, to co? Jeśli chodzi o zarabianie, no to słuchajcie, mamy kilka podstawowych takich jakby sposobów, można tak to ująć najłatwiej, na zarobek, a mianowicie przede wszystkim i chyba najbardziej znany taki sposób to stanie na elitach. Stanie na elitach zwykłych, na elitach 2, chodzenie na herosów, ewentualnie, no chyba tylko tyle w sumie, bo tytani i kolosi się nie liczą, bo z nich nie można sprzedawać za bardzo pieniędzy, znaczy przedmiotów. Stanie na elitkach zwykłych jest mniej opłacalne, w sensie są one bardziej, powiedzmy, spotykane w grze. Im więcej elit tego jednego typu, tym mniejsza szansa na zdobycie unikatowego lub heroicznego przedmiotu z tego przeciwnika. To mniej więcej działa w ten sposób, żebyście musieli ubić całą mapkę, całą instancję tych elitarnych przedmiotów, żeby mieć taką szansę na zdobycie heroicznego, co przy jednej elicie, na przykład przy nie wiem, łowcy głów w magazynie Andarum. On jeden ma szansę na wydropienie heroika, taką jak cały magazynierów w sumie, na wydropienie, powiedzmy, też heroika, mimo że w szablonie heroika nie mają, ale na tej zasadzie to działa. No, elity generalnie zwykłe są mniej opłacalne niż elity dwójki. Elity dwójki są bardzo opłacalne, bo gdy Wam wydropi coś dobrego, heroicznego, tudzież legendarnego na przeważnie niski level, to jest to bardzo dużo warte. Na wyższych levelach te przedmioty heroiczne i tak już są coraz mniej warte. Maksymalnie dostaniecie 20, 15, no czasem w porywach do 30 milionów za dany przedmiot. Zależy na jaki przedział levelowy. Im mniej przedmiotów na dany przedział, tym bardziej wartościowe one są. Na przykład, powiedzmy, w okolicach od 120 do 150 poziomu te heroiczne przedmioty są bardzo tanie dla niektórych profesji, gdyż jest ich naprawdę ogrom, jest ich masa, dlatego im więcej jest ich dostępnych, im łatwiej są dostępne w sumie na dany przedział, tym mniejszy zarobek. Szansa na to, że dostaniecie taki przedmiot, jest tak bardzo mała, dlatego w sumie jest to dosyć ryzykowny sposób, bardzo czasochłonny, bo jest szansa, że coś tam Wam wyleci, ale niekoniecznie. Kolejną rzeczą jest oczywiście expienie. Expienie jest takim najbardziej stabilnym sposobem na zarobek tak naprawdę, gdyż w sumie nieważne,
ile bijecie, zawsze macie jakiś tam konkretny, jakąś tam konkretną, ile czasu poświęcicie, zawsze macie jakąś tam konkretną szansę na zarobek. Tudzież im wyższy poziom, tym większy zarobek jest. Dlatego jeżeli chcecie się skupić tak naprawdę na zarobku, na ekspieniu, tak jak ja to na przykład robię, to musicie się w sumie, musicie być świadomi tego, że im wyższy level będziecie mieli, tym lepsze zarobki będziecie dostawać. Dlatego no, większość osób musi po prostu się pogodzić z wbijaniem ogromnego levela. Takie już konkretne zarobki zaczynają się od poziomu mniej więcej setnego w górę, gdyż już powiedzmy z mumii, czy z nawet z piratów, czy no, z piratów może niekoniecznie, ale od mumii w górę już się zaczynają takie zarobki, że jesteście w stanie wyciągnąć za jedną torbę w okolicy miliona, coś takiego. Dlatego jesteście w stanie sobie zapewnić łatwy i dosyć dobry ekwipunek heroiczny na ten level, bo na tym przedział przeważnie są dosyć tanie przedmioty. No i macie stałe źródło zarobku dla na przykład swojego mniejszego, dla swojej jakiejś mniejszej postaci, która tam sobie gdzieś tam z boku stoi, chcecie ją expić, ewentualnie chcecie ją zrobić na elitkę, to możecie właśnie zarobić sobie na expieniu, ubrać tą postać na elitę i na elicie sobie stać jakieś, tam spróbować zarobić co nieco, no i przy okazji expić na tej swojej głównej postaci, głównej, nie głównej, no zależy jak kto tam podchodzi do tej postaci, w którym stosujecie drugi sposób zarobku, czy tutaj expienie. Oczywiście są też sposoby na zniwelowanie expienia, możecie sobie zostawić, żeby na przykład jak wam pasuje coś tam zdobywanie właśnie przedmiotów na konkretnym przedziale, bo na przykład nie wiem, na wyższych ekspowiskach nie dajecie rady, no to wiecie, wyczerpanie na maksa, no i expicie sobie, nie zdobywając doświadczenia i zdobywacie przedmioty. A no, kolejną, trzecią rzeczą jest w sumie wykorzystywanie przedmiotów w grze, które są bardzo często spotykane, dosyć potrzebne i możecie je sprzedać jakiejś grupie graczy, które naprawdę ich potrzebują, tych przedmiotów. Mówię tutaj głównie o zwojach teleportacji, tak jak na przykład tutaj widzicie, zbieram zwoje do Andarum, możecie sobie zbierać oczywiście też zwoje na przykład na mumiach, tamte halcyony czy coś to tam było, jakoś tak to się nazywało, które teleportują właśnie na pustynię, zwoje z Toloka, zwoje nawet kupione u Tuni, do Tuni, też można sobie spróbować na nich coś zarobić. Zwoje do Margorii i tak dalej, i tak dalej. Wszelkiego rodzaju teleporty są bardzo, bardzo wartościowe. Oczywiście nie uzyskują one takich kwot jak powiedzmy heroiczny przedmiot. Nie dostaniecie za jeden zwój 5 milionów, choć i tak też się zdarza, bo jeżeli expicie sobie na kazmatach, czytaj na SK, to jesteście w stanie sobie na przykład takim staku, czyli na 15 sztukach takiego zwoju zarobić 15, no 14, 13 milionów. Bo przeważnie, przynajmniej na Gefionie, jak ja grałem, około miliona kosztował jeden zwój. Kolejną rzeczą jest też używanie przedmiotów, czyli ta sama w sumie sekcja zarabiania, ale przedmiotów konsumpcyjnych typu eliksiry. Często i gęsto widać na aukcjach wszelkiego rodzaju potki od Tuni, czy od jakichś tam alchemików z Mytar, czy chociażby z Nithal. Bo większość graczy nie wie większość graczy nie wie o ich istnieniu, a większość po prostu nie chce się w większości iść w tamtym kierunku, żeby zdobyć sobie takie przedmioty, oczywiście te potki, dlatego jest to jeden z fajniejszych, niemniej jednak bardzo, bardzo czasochłonnych i mały zysk jest na tym. Także tutaj decyzja należy do was, jeżeli chcecie taki sposób wykorzystać. To by było na tyle, moi drodzy. Jeszcze miałbym w sumie kilka sposobów na zarobek do przedstawienia wam, ale to myślę, że dokończymy sobie w przyszłym odcinku. Także wyczekujcie poniedziałku, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Szerokości i do usłyszenia.